To trzeba wywołania zmian. Proszę Państwa, no, ta świątynia opatrzności Bożej, ten pierwszy koncert, to raczej chyba było nieudane. Wszystko, słońce zaczęło świecić na konto dzisiejszego dnia, bo to zimno, bo to śnieg z deszczem, bo to szron. No i żeśmy były wczoraj właściwie na tym koncercie, bo to czas szybko leci. Praktycznie to wcale żeśmy prawie nie spały. Teraz żółte liście, niech będzie troszeczkę, tak jak mówiłam, troszeczkę złotej jesieni, bo już zima była, przerwa teraz na złotą jesień i potem już ta długa, mówią, że Przybyłowicz tu mówił, że będzie długa zima, proszę Państwa. No ale dla takiego pijaka to najlepiej dwie puszki piwa wypić i już ma szczęście, szczęście. To jest jakiś problem systemowy, to nie jest problem. Koncert taki nudny, ciągle Maryja Dziewica, ciągle Dzieciątko. To przecież Biblia mówi, że lepszy jest koniec sprawy niż jej początek. Lepiej jest pójść do domu żałoby niż do domu wesela. Bo człowiek przynajmniej się czegoś dowie, jakaś nauka, jakaś lekcja jest w domu żałoby. Jaki jest sens tego życia, do czego to wszystko zmierza. I koniec sprawy jest w tym sensie ważniejszy, bo człowiek pokazuje w swoim życiu, czego dokonał. A to, że się urodził, to wiadomo, że się musiał urodzić, jeżeli jest. Prawda? A jeżeli tego podziału nie uda się, także proszę Państwa, będą się śmiać z Polski, że ciągle Matka Boska, ciągle Dzieciątko i znowu ciągle Matka Boska i rodzina. No to rodzina rodziną, ale rodzina to chyba wstyd, żeby Biblia w Warszawie lądowała w śmietniku. Na bruku, na ulicy. I co tutaj pokazywać rodzinie? Trzeba się wziąć za roboty i nie gadać głupot. Bo tutaj tu już jeden mruczy całą noc, gada, ten Przybyłowicz spać nie może, ale żeby się wziął do roboty, to nic nie zrobi. Ale są stanowiska gubernatorskie, jest długa służba w Senacie, jest długa służba w Izbie Reprezentantów. Kiedy poznaje się politykę, idzie się po świecie, poznaje się ludzi, rozumie się geopolitykę, rozumie się zależność gospodarczej i tak dalej. Ani Obama, ani Trump przez to nie przeszli. I dlatego Obama się nie udało, bo zanim się nauczył, to się skończyła druga kadencja. Trump ma wiedzę, ale z zupełnie innej dziedziny. Obawiam się, że tutaj będzie miał problemy, bo mi się wydaje, że to można rozwiązać prosto, bo on do tego przybył. Tu się naciśnie, tu się zatrudni, tam się doda, tu się odleje i wyjdzie ten wieżowiec, prawda, który się nie rozpadnie. Tu jest znacznie bardziej skomplikowane i tego się boją. Boją się jego braku wiedzy, nie w sensie akademickim wiedzy, tylko wiedzy o sposobie funkcjonowania społeczeństwa, rządu i świata. Panie profesorze, czy pan by się zgodził z takim stwierdzeniem, że Donald Trump jeszcze nie wie, że świat jest skomplikowany? Ani Obama, ani Trump tego nie wiedzieli i nie wiedzą. Ale zgadzam się, oczywiście. Obama to wiedział. I ja to z kolei wiem też z rozmowy z nim długiej, bardzo ciekawej, bardzo poważnej. Zatem Obama to wiedział, to muszę skomentować. Wiedza o tym nie daje żadnej gwarancji, że się potrafi zrobić dobry użytek. Muszę to skomentować, proszę na mnie nie gniewać, bo to nie jest moje zdanie. Otóż był ostatnio taki wielki artykuł w Atlantyk. Dziennikarza, który z nim odbył mnóstwo rozmów i taka porządna analiza, czym była prezentura Obamy. I tam było jedno zdanie niezwykle ważne moim zdaniem. Otóż Obama, znałem tego dziennikarza, ale on go bardzo dobrze zna, jest przekonany, że w każdym towarzystwie on wie najlepiej. Okay, to jest jakby panowie, panowie, ale ja muszę was spróbować jeszcze przymusić do tego, żebyście się odnaleźli w pewnych ramach. Tak to jest. Znaczy tak, mnie się wydaje, że można powiedzieć o prezydencie Obamie, że w sprawach społecznych i gospodarczych on próbował wybrać taką opcję socjaliberalną. To znaczy trochę złagodzić pewną ostrość systemu wolnorynkowego, takiego bardzo indywidualistycznego, wprowadzić troszeczkę więcej państwa opiekuńczego. Bo to nie jest prawda, że w Ameryce w ogóle nie ma państwa opiekuńczego, ale jest go na tle Europie relatywnie mało. On chciał troszkę więcej. Dużo, panie profesorze, mnóstwo i procentowo, i kwotowo, mnóstwo. No tu bym się dał w pewne polemiki, ale... Z chęcią dostarczę danych. Pewnie pan ma przewagi, przynajmniej jeśli chodzi o aktualne dane. Ale chciałbym kontynuować. Był Sanders.
Bernie Sanders, który miał taką propozycję, powiedziałbym, tradycyjnie socjaldemokratyczną. I to nie taką, powiedziałbym, Schrödera, tylko taką sprzed Schrödera. Został odrzucony. Ameryka go nie przyjęła. Mnie się wydaje, nie miał szans wyboru. Nie miał szans wyboru. Przy całym szacunku, wygrałby z Trumpem bez problemu, a odrzuciła go pani Clinton przy użyciu brudnych metod. Gdyby on był kandydatem, ku memu zdziwieniu, bo to jest socjalista. Ja i drugiego zabrałem. Socjaldemokrata. Dobrze. Siłą spokoju, godnością i opanowaniem pokonałby Trumpa w sposób bezdyskusyjny. Ja takim optymistą nie jestem, ale pan wie więcej. Nie, ale panowie, no ale spróbujmy powiedzieć. Co w sensie społecznym i gospodarczym niesie Trump? Tym bardziej, że pan powiedział, że on będzie chciał, jeśli chodzi o sprawy na przykład zatrudnienia, coś poprawić, że jeżeli chodzi o budowanie, no to że z budżetu. No ale Gingrich jest jednym z tych ludzi, który ma być zajmować kluczową pozycję. On podnosił taki skrajnie liberalny standard u góry poprzednio. Czy on go porzucił, ten standard? Jeszcze raz panów nakłaniam. Spróbujcie puścić wodze swojej wyobraźni i powiedzieć, na czym polega alternatywa w polityce społeczno-gospodarczej, bo w polityce zagranicznej powiedzmy nie wiemy. Ale w polityce społeczno-gospodarczej, bo ona jest jednak kluczowa chyba dla Ameryki. No a skąd mamy to wiedzieć? Przecież to nie jest kandydat, jesteście który zaproponował. To nie jest kandydat, który zaproponował spójny, pełny program, taki, który można by oceniać. No, cechą tej kampanii wyborczej, zwłaszcza po jego stronie, było ogłaszanie haseł sprzecznych częściowo. Spoistość polegała nie na spoistości treści, tylko na spoistości pewnego stylu. To decydowało. Jak można na tej podstawie oceniać, czy stawiać jakieś prognozy co do treści jego polityki? To mi się wydaje zupełnie niemożliwe. Rzadko bywała chyba tak wielka przepaść między tym, co zostało ogłoszone w kampanii, a tym, co będzie możliwe, no bo przecież polityka, jak wiadomo, jest sztuką tego, co jest możliwe. To jest, co jest możliwe, można różnie definiować, no ale tak zupełnej dowolności w tym nie ma. No i trudno tak się zupełnie oderwać od tego, co jest w tym realnym świecie. No i za chwilę będzie ten reality check i my nie wiemy, co z tego wyniknie. No i tutaj nie wiemy ani w sferze wewnętrznej, polityce wewnętrznej, ani nawet niestety w sferze polityki zagranicznej, chociaż pan profesor Lewicki jest tutaj większym optymistą. Ja niczego nie przesądzając, a już zwłaszcza nie ogłaszając z góry, że będzie katastrofa, jestem zatroskany tym, ponieważ uważam, że rolą Ameryki nie jest stawianie zagadek, odgadywanie, co może się wydarzyć w polityce amerykańskiej. Jesteśmy wszyscy zatroskani. No panowie, bardzo przepraszam, ale wszyscy żeśmy się zgodzili, że wybory amerykańskie są ważne dla Polski, więc ja wam stawiam pytanie, żebyście teraz naszym obywatelom, zaraz kończymy, naszym obywatelom wyjaśnili, co im grozi. I pan, panie profesorze, nie ma wyjścia. Pan musi powiedzieć, czego pan się spodziewa w polityce społeczno-gospodarczej. Ale Polski czy Ameryki? Ameryki. Ja już powiedziałem. Ja nie wiem, jak to zrobić, bo nie ja kandydowałem na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ja tylko widzę... Ale teraz obserwatorzy wiedzą więcej. No nie wszyscy. Ja jestem jednak pokorny. Otóż ja powiedziałam tylko tyle, że Trump nie ma wyjścia. On może zawieść swoich wyborców pod wieloma względami i wybaczą mu to, ale nie wybaczą mu właśnie tej kwestii miejsc pracy w tych miejscach, gdzie ich tam, gdzie ich nie ma, bo w Nowym Jorku naprawdę nie trzeba tworzyć nowych miejsc pracy, wiemy o tym. W związku z tym to jest jego problem, żeby zaspokoić oczekiwania społeczne w tym zakresie. Każdy wie, że on nie wyrzuci z kraju 11 milionów Tamilu i emigrantów. Każdy wie, że nie zrobi wielu innych rzeczy, ale to jest kluczowe i dlatego on wygrał, więc coś z tym musi zrobić, albo się okaże zupełną wydmuszką i to byłoby naprawdę tragiczne. To jest bardzo dziwne, ale pan zakończył konkluzją. Znaczy pan zakończył frazą, która prowadzi do dosyć pesymistycznych konkluzji. Nie, warunkowy nie prowadzi do żadnych konkluzji. To jest tylko możliwość. Przyjmujemy to sprostowanie. To już wszystko, proszę państwa, na dzisiaj. Ja pragnę przypomnieć, że w dzisiejszej dyskusji
Uczestniczył pan prezes Zbigniew Lewicki i pan Janusz Rajtar. Niestety nie było pana Krasnodębskiego z powodu problemów na łączy. Zapraszamy na następny, na następną sobotę. Poczekaj! To ja, Reneusz. Jestem tak technologiczny, że mózg trzymam w chmurze, a na nudne imprezy wysyłam swój hologram. To czemu mówić przez radio? Sięgnąłbyś po jakąś nowszą technologię z rabatem. Wojtek i Reneusz zachęcają. Kupuj w Saturnie z technologicznym rabatem aż do 15%. Teraz telewizor Sony 65 cali z technologią Android TV w klasie energetycznej A aż o 879 zł taniej. Sprawdź w sklepie lub na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Znowu poparzyłem rękę. To przez te szklanki. Gdybyś miał te z podwójnymi ściankami, to byś się nie oparzył. Marzenie. Marzenie za grosz. Stokrotce szklanki termiczne Spiegelau. Możesz mieć już za jeden grosz. Rób zakupy w Stokrotce i zbieraj znaczki. A teraz łopatka wieprzowa bez kości. Tylko 9,88 za kilogram. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Podaruj prezent, który zabierze w fantastyczny świat Lego. Tylko w Empiku od 12 do 13 listopada wybrane zabawki, książki i filmy Lego aż do 20% taniej, a codziennie wybrane produkty w supercenach. W Media Expert czyszczenie ekspozycji od 12 do 14 listopada. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD w super niskich cenach. Media Expert. Tym, którzy właśnie budzą się w Hampton by Hilton, przypominamy, że pyszne śniadanie, dostęp do Wi-Fi i doskonały sen są wliczone w cenę pobytu. A tych, którzy płacą dodatkowo za to wszystko w swoim hotelu, zachęcamy, by następnym razem zarezerwowali Hampton by Hilton. Zawsze najniższe ceny przy rezerwacji bezpośrednio na hilton.pl. Polska kuchnia jest taka jak my. Czasem ma ochotę na domową kiełbasę, a czasem zwykłą kaszę podaje z pomarańczami. Polska kuchnia zmienia się z każdym pokoleniem. A dzięki tej książce będziemy pamiętać, jaka była polska kuchnia naszych czasów. Zrób 6 razy zakupy w Lidlu za 50 zł. Dopłać 1 grosz i odbierz książkę Kuchnia Polska Karola Okrasy i jego wyjątkowych gości z ilustracjami Andrzeja Pąkowskiego. Regulamin akcji w sklepach i na www.lidl.pl. Teraz na 18 urodziny w MediaMarkt laptop HP z procesorem Intel Core i5 za 2599 zł w zestawie z antywirusem McAfee i komputerem Kiano Slim Stick. MediaMarkt.pl. To była reklama. Autopromocja. Polskie Radio 24. Mądrzy ludzie używają często dwóch powiedzeń. Historia jest nauczycielką życia i historia lubi się powtarzać. Czy tak jest rzeczywiście? Jeśli historia jest nauczycielką życia, to czy historia musi się powtarzać? Ponoć wszystko jest historią. Czy tak jest naprawdę? I czy wyciągamy wnioski z naszych czynów, które za każdym razem przechodzą do historii? O tym będziemy rozmawiać w programie Wszystko jest historią. W każdą sobotę o godzinie 13.30. Zapraszam. Jędrzej Lipski. Autopromocja. Tu nie ma, tu nic. No. Tu. I to w ogóle co to jest? Aha. Jest 10. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Dziś i jutro kolejne msze z okazji otwarcia Świątyni Opatrzności Bożej. Klienci instytucji bankowych muszą złożyć ważne oświadczenie, szczegóły za chwilę. Zwycięstwo reprezentacji Polski w meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni pokonali drużynę Rumunii. Piotr Topuliński. Świątynia Opatrzności Bożej na Wilanowie w Warszawie otwarta. W inauguracji wzięli udział przedstawiciele władzy państwowych. Kardynał Kazimierz-Nycz zawierzył Bożej Opatrzności, jak mówił, nasze trudne dziś i tajemnicze jutro. Zawierzam wszystko i z serca wołam, opiekuj się mną, opatrzności nasza. Budowę kościoła wsparło 100 tysięcy darczyńców, którzy wyczekiwali dnia otwarcia. Jestem ofiarodawcą, czyli to będę dalej, do końca życia. Tu jeszcze jest ogromna suma pieniędzy potrzebna, żeby to upiększyć, ołtarz wykończyć. Wieczorem podczas dwóch koncertów wykonano oratorium przymierze autorstwa Michała Lorenca. Historia też była w dziedzinie historii naszej. Robi wrażenie niesamowite. To naprawdę jest historia.
historia, patriotyzm, wiara, nadzieja i miłość. Deklarację o wybudowaniu Świątyni Opatrzności Bożej złożyli posłowie Sejmu Wielkiego dwa dni po uchwaleniu Konstytucji 3 maja. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Msze święte z okazji otwarcia świątyni w intencji darczyńców także dzisiaj i jutro. Do końca listopada klienci instytucji finansowych muszą złożyć oświadczenie, że nie są amerykańskimi rezydentami podatkowymi. Taki obowiązek wynika z polsko-amerykańskiej umowy FATCA. Obowiązek złożenia oświadczeń mają osoby, które zawarły umowę z bankiem lub inną instytucją finansową od 1 lipca 2014 do 1 grudnia 2015 roku. Umowa FATCA została podpisana na wniosek rządu Stanów Zjednoczonych. Temu czytaj Biblii, pozdrów Kościół, który jest w Twoim domu. Czyli, że w domu spotyka się Kościół, w domu spotyka się zbór ludzi, a więc nie musi to być budynek jakiś. Specjalnie, że szatan wykorzystał te budynki jako elementy kultu bałwochwalczego. W terminie to niestety bank jest obowiązany zablokować nam rachunek bankowy po 1 grudnia tego roku. Co ważne, oświadczenie od swoich klientów muszą odebrać nie tylko banki. Skoki, domy maklerskie, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne. Oświadczenie nie muszą składać osoby, które zawierały umowy przed 1 lipca 2014 roku, a także od 1 grudnia 2015 roku. Ci ostatni złożyli oświadczenie podczas zakładania konta. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Polscy piłkarze wygrali w Bukareszcie z Rumunią 3-0 w meczu eliminacji Mistrzostw Świata w Rosji. Dzięki temu zwycięstwu Polska objęła prowadzenie w grupie E. Dwa gole strzelił Robert Lewandowski w 83 minucie i w pierwszej minucie doliczonego czasu skarnego, podyktowanego za faulę właśnie na nim. W 11 minucie prowadzenie Polsce dał Kamil Grosicki. Selekcjoner Adam Nawałka podkreślał, że kluczem do sukcesu były utrzymanie koncentracji i konsekwencja w grze do ostatniego gwizdka. W poprzednich meczach trochę nam tej konsekwencji brakowało, bo przypomnę tylko zarówno drugą połowę w meczu z Kazachstanem, jak i też drugą połowę w meczu z Danią. Grupa jest bardzo wyrównana, o czym świadczą wyniki. Czarnogóra przegrała z Armenią. Trener Adam Nawałka podkreślał, że pewne zwycięstwo nad Rumunią to przede wszystkim efekt dobrej gry jego zespołu. Trener Daum jest jednym z najlepszych trenerów, których znam. Dlatego też nie dziwi mnie to, że organizacja gry, umiejętność również przejścia zarówno do ofensywy z działań obronnych, jak i bardzo duża mobilność jest bardzo widoczna. To pierwsza porażka w takim rozmiarze, jaka spotkała Rumunów. Do tej pory stracili tylko jedną bramkę i myślę, że Rumuni również zagrali dobre spotkanie. To my byliśmy nie do zatrzymania. W pozostałych meczach grup PE Armenia pokonała Czarnogórę 3-2, a Dania wygrała z Kazachstanem 4-1. Kolejarze przypominają pasażerom o zasadach kulturalnego zachowania. W niektórych pociągach wyświetlane są informacje, jakiego zachowania należy unikać w podróży. Można się dowiedzieć m.in., że głośna muzyka płynąca ze słuchawek może przeszkadzać innym pasażerom, albo że niewskazane jest wchodzenie z intensywnie pachnącym jedzeniem do przedziału. Jak mówi Anna Zakrzewska z PKP Intercity, w informacjach znajduje się wiele cennych wskazówek. W kodeksie znajdują się porady, co zrobić, a czego unikać w pociągu. By podróż tym środkiem transportu była przyjemna zarówno dla nas, jak i naszych współpasażerów. Na profilu społecznościowym PKP Intercity umieszczane są z kolei filmy z poradami eksperta do spraw savoir vivre Adama Jarczyńskiego, który od kilku miesięcy współpracuje z przewoźnikiem. W pierwszym odcinku radzi on, by być uprzejmym wobec innych pasażerów. Jeżeli ktoś podchodzi i ma problem z włożeniem swojej walizki do luku powyżej, to starajmy się mu pomóc. Informacje dotyczące kolejowego savoir-vivre znajdują się także na niektórych dworcach kolejowych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Prognoza pogody. Synoptycy ostrzegają, na południu Polski oraz na Podlasiu sypnie śniegiem, na pozostałym obszarze pochmurno, lecz z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady nad morzem. Temperatura maksymalna od minus 2 stopni na północnym wschodzie i w górach do 1-4 stopni powyżej zera na przeważającym obszarze i do 5 stopni nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany na południu kraju, okresami porywisty, północny i północno-wschodni. Na południu miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.
Polskie Radio 24. Słowem wszystko. No, no tak. On tutaj telefon zostawi, no. Reklama. Albo weź. Teraz na 18 urodziny w MediaMarkt. Smartfon Huawei Y6 Pro z 5-calowym wyświetlaczem, aparatem 13 megapikseli oraz z aplikacją Coyote w zestawie już za 699 zł. MediaMarkt.pl. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? To dzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita. To witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla ciebie. Kochanie, mamy problem, bo dziadkowie wykupili Krzysiowi obóz narciarski na ferie. No to fajnie, no i gdzie tu problem? No wymienię ci kilka. Buty, wiązania, narty, kombinezon, gogle. No. Nagłe wydatki pojawiają się nagle. W GetInBanku to rozumiemy. Dlatego kredyt do 17 tysięcy złotych otrzymasz bez zaświadczenia o dochodach i wyciągu z konta. GetInBank. Szanujemy czas i pieniądze. Przypominamy, że ostateczna kwota kredytu zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły oferty dostępne w oddziałach banku i na getinbank.pl. W Media Expert czyszczenie ekspozycji od 12 do 14 listopada. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD w super niskich cenach. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla. Pożywne banany premium jedynie 2,79 za kilogram. 2,79. A niezwykle soczyste pomidory koktajlowe tylko 2,49 za opakowanie 250 gramów. 2,49. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Pani doktor, jak bumerang wraca temat kaszlu u dzieci? Czy rodzice potrafią go rozpoznać? Bywa, że rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego polecam wyrób medyczny Herbapex Junior. To takie proste? Tak, to sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbapex Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. Wojtek i Ireneusz z Saturna zachęcają. Kupuj w Saturnie z technologicznym rabatem aż do 15%. Teraz telewizor LG 55 cali z technologią Ultra HD w klasie A+, aż o 296 zł taniej. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. To była reklama. Nie da się w obraz zamienić. Na zegarze już 9,5 minut po godzinie 10. Polskie Radio 24. Najwyższa pora rozpocząć około południowe spotkanie w Polskim Radiu 24. Jest sobota, to 12 listopada. Zaczynamy od informacji zagranicznych. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow odwiedził Grecję niedługo po tym, jak wizytę w tym kraju złożył prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin. Czy to nowe otwarcie w relacjach grecko-rosyjskich? O tym w audycji Świat w powiększeniu mówiła Anna Biernacka-Rygier z Centrum Inicjatyw Międzynarodowych. Grecja zawsze z Rosją nie była w konflikcie, może tak. Bo Grecja to jest ten kraj, który mówi, że nie można się na Rosję całkowicie zamykać, nie można urywać z nią dialogu, trzeba rozmawiać i jakby Grecja stara się, znaczy Grecja też jakby no tu jest prawosławie i tu jest prawosławie, więc to są rzeczy, których nigdy się w jakiś sposób nie ominie, ale też ekonomia i tutaj wpływy do gospodarki z Rosji w Grecji są dosyć duże, chociażby w turystyce, więc tutaj wydaje mi się, że absolutnie Grecja nie będzie się zamykała na kraj, który jej sprzyja i też jakby ekonomicznie jej pomaga pod tym względem. No właśnie, czy Rosja może być dla Grecji, może być wykorzystywana przez Ateny jako rodzaj takiej przeciwwagi, trochę nacisku takiego w grze dyplomatycznej z Brukselą, jeśli to Unia Europejska postawi zbyt wysokie warunki, zbyt ciężkie warunki, żebyśmy otrzymali pieniądze, to zawsze za nadrzą mamy Moskwę? Tak mi się wydaje, że to jest tak lansowane. No i też otwarcie się na Azję, bo Grecja też, znaczy wydaje mi się, że też Grecja jakby trochę zauważyła, że nie ma takiego wsparcia z Unii Europejskiej, jakby oczekiwała zapewne.
w całym tym kryzysie, więc otwiera się na te rynki zewnętrzne, jak Rosja, jak Azja, ponieważ Grecja wie, że jest taką bramą do Europy, jakby na to nie patrzeć, zwłaszcza dla tych krajów, więc tak naprawdę ekonomicznie może na wielu polach sporo ugrać i stąd wydaje mi się, że też to otwarcie jest świadome i to też jest taka karta przetargowa Grecji. Rosyjscy turyści to ważny element całego biznesu turystycznego w Grecji? Wydaje mi się, że bardzo ważny. Turystów z Rosji jest bardzo dużo i zostawiają bardzo dużo pieniędzy w Grecji. Tym bardziej, że Egipt ostatnio to nie jest kierunek, w którym Rosjanie się chętnie udają. To tak. Powodów jest mnóstwo, choćby zamach na rosyjski samolot, tak, prawda? Tak, Egipt, Turcja, Tunezja i jakby nie tylko Rosjanie, Polacy, więc wydaje mi się, że tutaj Grecja turystycznie bardzo zyskuje, co też później jakby pokazuje grecka gospodarka, że zawsze po sezonie wakacyjnym w Grecji jakby te sondaże dla greckiej gospodarki są lepsze. To na pewno jest rzecz Grekom potrzebna, ten optymizm taki, że czasem w tej gospodarce jest lepiej. Zresztą ostatnio tych optymistycznych sygnałów jest jakby więcej. Jest, to prawda. I wydaje się, że Grecja jest nawet już, że tak powiem, zagraniczni inwestorzy o tym mówią, że Grecja jest na tej dobrej drodze, żeby w końcu wyjść z kryzysu, że jest tym piątym krajem, któremu pomogli i piątym krajem, który w końcu wydaje się, że wyjdzie z kryzysu. No ale jednak wcale nie powoduje to, że na greckiej scenie politycznej jest spokojnie. Premier Alexis Tsipras dokonał zmian w rządzie, a to wszystko ma właśnie związek z tymi reformami, które Grecja wynegocjowała z Unią Europejską. Tak, dokonał, natomiast zdaje się, że ministra finansów pozostawił, jeżeli tutaj się nie mylę, tam były zmiany, też nie chcę, że tak powiem, teraz pomylić. Te zmiany były w dosyć ważnych, zdaje się, resortach. Natomiast to były zmiany takie, które miały pokazać, że Grecja jest gotowa na wdrażanie wszystkich reform, więc wydaje mi się, że tutaj zostali wyeliminowani ci ministrowie, którzy mogli jakkolwiek czy się sprzeciwiać, czy nie iść tym nurtem Syrizy. No właśnie, Syriza to jest przecież koalicja, prawda? To nie jest taka pojedyncza partia, to jest koalicja wielu różnego rodzaju ruchów lewicowych, mniej, bardziej radykalnych, rozmów już kilka było. Było i jakby nawet mówi się o tym, że te wyniki wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych znowu mogą trochę osłabić pozycję Syrizy właśnie przez politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych, która była lansowana przez Trumpa w kampanii wyborczej, więc być może znowu się pojawi problem kolejnych wyborów w Grecji. I podejrzewam, że te zmiany w rządzie też są troszeczkę tym spowodowane taką jednak chęcią zachowania tych resztek stabilności. No właśnie, bo przewaga w parlamencie rządu nie jest taka duża. Tak, bodajże cały czas jest kilka głosów, jak nie jeden z tego, czy dwa z tego, co pamiętam, więc jakby cały czas ta stabilność jest duża, a przede wszystkim kryzys migracyjny cały czas wydaje mi się, że tutaj wydaje się we znaki i też czy zamieszki na tej wyspie Kios, czy na Lesbos, tam bodajże, nie pamiętam już w tej chwili chyba na której wyspie, ale doszło znowu do zamieszek w obozie. Też kierowcy zaczynają się bardzo obawiać o swoje pojazdy. Troszeczkę zaczyna się dziać jak w Kale, bo już imigranci chcąc się przedostać, a najczęściej ci ekonomiczni imigranci. No bo ci, którzy są naprawdę uchodźcami, mogą złożyć wniosek o azyl, przejść jakąś procedurę, mieć tak, jakąś nadzieję. Tak, oni poczekają, tak. Z Pakistanu, ten właściwie czeka go raczej odesłanie z powrotem do Turcji czy Pakistanu. Dokładnie, więc już oni też starają się nielegalnie przedostawać, więc już zaczynają wykorzystywać kierowców ciężarówek, transport, który tam jakby znajduje się prywatnie, więc to już dochodzi do tego stopnia. No i właśnie też ostatnio czytałam, że jakby imigranci taką kartę przetargową wystawili. Powiedzieli, że oni w takim razie chcą wracać na własny rachunek czy coś takiego do siebie, bo już nie mają siły czekać w Grecji, a tam ich przynajmniej czeka pewna śmierć, więc już takie głosy da się słyszeć, czyli te warunki naprawdę muszą być dosyć męczące i też dzieje się dosyć dużo. Problemy są też z tym, że dzieci imigrantów zaczynają chodzić do greckich szkół, co też nie wszystkim się podoba, tym dzieciom też niekoniecznie się podoba i samym imigrantom również, bo trochę się boją, że będą musieli zostać w Grecji, że być może dlatego są wysyłani do szkół, bo nie ma dla nich miejsca w innych krajach. Tym bardziej, że system relokacji unijny niespecjalnie działa, to znaczy
z tego programu relokacji, o którym było mnóstwo sporów, które szumnie uchwalano, skorzystał tylko jakiś niewielki procent tych osób, które znalazły się w Grecji, na przykład we Włoszech. Dokładnie to. I jeszcze chyba troszeczkę, być może jeszcze jest za wcześnie tak naprawdę, żeby mówić, jak to działa. Są takie głosy, że działa to dosyć powoli, że właśnie tych obozów nie jest wystarczająca ilość, przede wszystkim ilość hotspotów nie jest wystarczająca, nie ma też wystarczającej ilości pracowników, co jest istotne i pewnie dobrego sprzętu, bo podejrzewam, że jednak na Wyspach Greckich jest bardzo ciężko zidentyfikować, czy ktoś jest uchodźcą, czy imigrantem ekonomicznym i tak dalej, więc wydaje mi się, że tutaj to jest dość problematyczne. Też Grecy twierdzą, że ciągle czekają na wsparcie z Unii Europejskiej, z Brukseli, z kolei w Unii Europejskiej i w innych państwach Unii słyszy się głosy, że Grecy obiecali, a sobie sami z tym nie radzą, więc tutaj jakby też te głosy są podzielone, natomiast no, to też jest na pewno problematyczne, a taka sytuacja patowa prowadzi do tego, że właśnie jakby wyłania się agresja zarówno u tych imigrantów, którzy przebywają w obozach, ale też u samych Greków, i czy nawet u mieszkańców wysp, którzy do tej pory byli wcześniej nominowani do Pokojowej Nagrody Nobla, w tej chwili, nie powiem, że tej nominacji pewnie już nie dostali, natomiast zaczynają też już być... Do samej chwili ogłoszenia wyników bardzo wysoko było. Można było wstawić nawet na mieszkańców greckich wysp i oni byli bardzo wysoko notowani u Bóg. Tak, w ogóle to uważam, że byłoby to bardzo ciekawe, gdyby otrzymali nagrodę. Jestem bardzo ciekawa, po pierwsze, czy prawnie jest to możliwe, no ale skoro zostali nominowani, to tak naprawdę ktoś się pewnie musiał zastanowić nad tym, co dalej. Za mną z Polską Regionu rozmawiał Michał Strzałkowski, a świat w powiększeniu oczywiście do odnalezienia na naszej stronie internetowej www.polskieradio24.pl. Już teraz... W zimie dla Polskie Radio 24. Witam w kolejnym odcinku KFA. Przed mikrofonem Agnieszka Drążkiewicz. Tym razem zabieram Państwa w dwa różne miejsca. Do Mińska Mazowieckiego, gdzie mieści się oddział specjalny żandarmerii wojskowej, i do Lublińca. Tu działa jednostka wojskowa komandosów. W obu tych formacjach miałam okazję podpatrywać cywilów, których pasją jest wojsko. Na początek Mińsk Mazowiecki. Kilkudziesięciu członków organizacji strzeleckiej Strzelec szkoliło się pod czujnym okiem tutejszych żandarmów. Członkowie Strzelca w oddziale specjalnym żandarmerii ćwiczyli po raz piąty. Że ktoś ma to jakby za darmo, ja mogę zapłacić 50 zł. Ja mogę zapłacić 100 zł. Nawet ja mogę zapłacić. I on jest tak zazdrosny, że Elżbieta taka chytra. Ja mówię, Elżbieta jest chytra i nawet jest chytrzejsza jak chytra. Szeroko nogi, szeroko ręce, odwróć się powoli, lekki na kolana, kładź się na ziemi, ręce szeroko, prawo. Tu rękę bierzesz do góry, siadasz mu jedną nogą na plecy, drugą siadasz ucho, kość policzkowa, tak? Dopiero kajdanki przygotowujesz, kujesz, drugą rękę podajesz, okej? Okay? Pamiętaj, jak podchodzi. Szerzej ręce, szerzej! Działasz. Czego wy tutaj ich uczycie? Taktyki i technik interwencji, które wykonują funkcjonariusze publiczni, typowo podczas patrolowania. Zatrzymywanie kogoś w sytuacji niebezpiecznej. Dokładnie. I to są charakterystyczne komendy? Długo się trzeba... Tak, nie, no komendy są, muszą być proste i zrozumiałe. Stanowczo proste i zrozumiałe, to nie są jakieś złożone zdania, więc podstawowe pytania. Zatrzymaj ręce, nogi szeroko, pani koncert, proszę państwa, nie jest udany, i Matka Boska, i Dzieciątko, i Matka Boska, i no to co to średniowiecze jest, ale w kółko, bez treści, tak samo jak ktoś tak fajnie przepie na różanie w sklepie, jest bez treści, nawet on nie myśli, bo ludzie ziewają, śpią, się kiwają, jak babuszki ludzkie, i na gałotynie to nawet i śpią całą noc tetowani, i bezdomni, i moherowe czepiące te różańce, wszyscy senni, wszyscy śpiący, dlaczego? No bo to samo który każdy człowiek bezpieczeństwa potrzebuje, prawda? A jeżeli oni planują jakoś swoje życie dalsze ze służbą związać, więc jak najbardziej grabarza, nie sobie powtarza. Obezwładnienie przeciwnika, rzut granatem i doskonalenie strzelania. Do tego elementy patrolowania. Rzut granatem, ja to w szkole powiedziałam panu profesorowi, że ja nie będę rzucała granatem. Zapomniałeś o doładowaniu konta, warunki oferty premiowej nie zostały spełnione. Pamiętaj o regularnym doładowaniu. Ja
kontakt, by otrzymywać minuty do wszystkich sieci. Regulamin na www.mobile.pl. I to są po prostu szyki patrolowe z zerwaniem kontaktu. Kontaktu od przeciwnika. Jedna mobile, sekcja tak? patrolowa, która ma do wykonania zadania, patrz, idzie w patrolu patrz. I nagle patrz, jaki jest T-Mobile chytry. Umiejętności młodych chwali komendant oddziału specjalnego żandarmerii tak. wojskowej pułkownik Proszę Państwa, T-Mobile jest pluskwą lecącą nad Warszawą, pluskwą, gdzie jak Państwo się tam podporządkujecie, to ta pluskwa wyciągnie z Was wszystką krew. I teraz tak, zapomniałeś o doładowaniu konta, warunki ofert. Proszę Państwa, bo tutaj jest tak, że jak doładujesz 25 zł i masz taką ofertę, minuty i rozmowy do wszystkich, to Ci się to włączy za 19,99. Ale ja mam, proszę Państwa, teraz ze 6-7 tych, nawet mówiła mi 6 telefonów mam, abonamentów w T-Mobile mi przypomniała. No to po co będę tu doładowywała, proszę Państwa, ale przy okazji i edukacyjnie Państwu to tłumaczę, przy okazji mówię, że oni się tak upominają jakby o swoje. To nie jest zobowiązujące. 25 zł mogę doładować, żeby mieć numer, ale mogę to zwolnić. Prawda? Tak samo zresztą jak i firma T-Mobile, jak ktoś nie zapłaci w czasie za abonament, to ona zwalnia internet. No. Także buziaczki i proszę jeść kaczki. Nie wiem, czy tutaj ten internet nie jest zwalniony z tego powodu. I my jesteśmy żołnierzami zawodowymi, profesjonalistami, to oczekujemy, listopada. A ja powiedziałem, czy do 9, a ja zapłacę 16, no to to jest, wiesz, to jest tydzień, tydzień. I teraz, gdybym chciała coś kupić w tym mobilu, to oni powiedzą nie, no bo wiesz, bo ja zapłacę nie 8, tylko 16, proszę Państwa, listopada, chciałam powiedzieć grudnia, bo to jest śnieg leży, proszę Państwa, na polskim śniegu. I tak ta Zośka czerwona się śmiała, ja mówię, Zośka, nie śmiej się tak, bo powiedzą, że jesteś chłopem. I namalowała te policzki czerwone, proszę Państwa, się obmalowała, łuda, proszę Państwa, umięśnione, czerwone koronki. Że to nie wiadomo, co to za potworek taki, no ale jeszcze jak ona tak skakała, taka kuska po tych torach tramwajowych, 23:30 na zakręcie na wolę, ona jak 22 skręcał, po wodę leciała, kanistry brać, proszę Państwa. Zośka, gdzie tak lecisz? Zośka, gdzie tak lecisz? I ona była kozicą, a teraz już ma 102 kilo, może 110, może już 120, już ledwie się porusza i tak nie podskoczy. I tak, proszę Państwa, te babki pod kościołami takie latają na sytuację zagrożenia. I ona mi śpiewała głośno, że się pół kościoła oglądało, modliła się. I to wszystko tak, o, żeby się przypodobać sąsiadom, żeby się przypodobać sąsiadce. Czyli na pokaz. Czyli co? Drogę Pobielana. Jedna strona, proszę Państwa, Pobielana, a druga wewnątrz Krupie Kości i Robaki. I teraz tak, Żydzi z Ameryki też chcieli jednostronnie inwigilować, proszę Państwa, na wszystko i Polskę też, ale bardzo. Angela Merkel, kto podsłuchiwał? No. Co ona do męża mówi, jak sapie w nocy mąż na niej leży? Co ona mówi, co mąż mówi, przesuń się albo powiększ pochwę? No nie wiem, co tam mówi. I cała Ameryka, proszę Państwa, Żydzi jednostronnie inwigilując, podsłuchują. Janek Witek, który mi dawał takie wykłady, proszę Państwa, jak jeszcze żył, jak jeszcze był i jeszcze jak ty. Dlaczego? Że miał raka, no chora u niego była nie tyle jądra, ile sraka. Chodził do lekarza, a w kolejce do lekarza nie tylko spotykał grabarza, ale księży było pełno i przeodziani byli wełno. Także buziaczki i proszę jeść kaczki, mąż twój zdrowy i ochoczy, w ogóle myślę, że ujrzysz go na swe oczy. Proszę Państwa, kontynuacja jest dziadu Mickiewiczowski. Myśmy wczoraj, to chociaż w restauracji sobie pojadłyśmy, jako ona się nazywała ta restauracja? Polskiej. Szef MON uważa, że tego typu szkolenie powinno przechodzić jak najwięcej młodych osób. Wilanowia, proszę, bardzo ładna restauracja, nawet nie tak bardzo drogo, bo tam 220-250 zapłaciłyśmy za trzy osoby, zjadłyśmy i obiad, i wina, i tego, także nie żałujemy, proszę Państwa. Dlaczego? Dlatego, że byłyśmy na tej prapremierze tego muzycznego przedstawienia, chociaż były sami uczestnicy niedzielnego szkolenia, nie kryli, że to dla nich forma
aktywnego spędzania wolnego normalnie. Czasu. Liczą, że tego typu proszę umiejętności państwa, będą mogli wykorzystać to było ciągle Matka Boska, jak mówi Jezusicek, Matka Boska, że no myśmy tam nagrywały w kawałkach ze względu na kolory. Because of the colors. Tak, z powodu kolorów. Mańska na suficie, na ścianie. To są takie mechanizmy, no, ale... Chodzą, jak na linię pisową, to coś, to coś nie za bardzo. Ani z tą gościną nie wypaliło, bo i po prostu że oni przepędzali ludzi z kościoła, proszę państwa. Nawet z tyłu były wolne miejsca, tego, mogliby jeszcze sporo ze 300 osób puścić, przecież to było i tak za darmo. Także to było jakieś tak coś nie po kolei. Nie wiem, czy to nie było po żydowsku. Janek Witek mówił, że jak nie ci prawdziwi Żydzi, to są jacyś Hazarowie. Hazarowie, czyli jacyś tam podający się za Żydów, a sztuczne jakieś Żydy. No Janek Witek to mi tu wykłady dawał, proszę państwa, że mi się to wcale nie udziela, jako tej Jehówce, ale no, zastanowiłam się nad jedną rzeczą, nad drugą rzeczą, że jacyś Hazarowie, proszę państwa. A skąd ta Anna Andzia Rotenberg, proszę państwa, uruski się znalazła, jako ta nasza Izraelitka. A jeszcze tam całe roje tych Izraelitów uruskich, skąd się znalazły? No bo dlatego, że Janek Witek mówi, że wtedy, gdzie oni się nie pojawią, to pomieszkają, Żydzi, a potem wszystko doprowadzą do ruiny i potem ich nie ma. No bo jak są winni, to przecież się nie przyznają, że doprowadzą do ruiny. Że doprowadzą coś tam do ruiny. Tutaj, proszę państwa, hentraj się w internecie było, że kobiety w maskach się wypowiadały, że ktoś podtruwa, No to Janek Witek mówi, no ktoś podtruwa. No kto podtruwa? No Żydzi z Izraela. Bo z Ameryki to byłoby za daleko, ale z Ameryki to mogą jednostronnie inwigilować. Tak, żebyś ty nie miał nic do powiedzenia, to ci mogą zniszczyć twoje konto na Facebooku, czyli je usunąć. I tutaj jakiemuś posłowi nawet Sejmu też zlikwidowali. Dlaczego? Dlatego, że nie lubią prawicowców. I tak Radio Maryja podało, zresztą to nie musi być kłamstwo. Raczej prawda. Nie lubią prawicowców. Także lewicowcy nie lubią prawicowców. Proszę się dostosować do tego, co tu jest. Mówione. I proszę słuchać i proszę to wszystko do serca przyjąć. Powiedziałbym dla ludzi, którzy raczej swoje życie ustawili jako życie cywilne, ale przygotowują się do działania w obronie terytorialnej. No właśnie, bo to są cywile, którzy na co dzień robią zupełnie co innego. Tak, to są głównie licealiści, studenci, młodzi ludzie pracujący. 20% to są dziewczyny. A co dziewczyny przyciąga pana zdaniem właśnie do takich drużyn? Teorii na ten temat słyszałem wiele, natomiast wydaje mi się, że każdy młody człowiek, czy jest dziewczyną, czy chłopakiem, jednak lubi życie w jakiejś grupie, w jakimś rygorze. Lubi doskonale. No, ale przecież ojciec i matka nie będą za ciebie odpowiadali przed Bogiem. A tak to łatwo sobie powiedzieć. Nie, tu coś jest nie po kolei, proszę państwa. Coś jest po żydowsku, ale to potem może być. Bardzo jestem zadowolony z tych ćwiczeń. No za późno w tym sensie, że wiecie państwo, jak linia mycia doszła tutaj do rządzenia, no to ci z Ameryki, co tak inwigilowali jednostronnie, to co? Poziomu. Żandarmów czego się nauczyli? No, właściwie to walki w terenie zurbanizowanym. O, walce w terenie zurbanizowanym. Tak. To jest chyba podstawa też przyszłego funkcjonowania oddziałów obronnych. Tak, trzeba sobie zdać sprawę, że w razie jakiejś walki, to w tej chwili już bardziej toczą się one w terenach zabudowanych, zurbanizowanych niż w terenach zielonych, gdzie powiedzmy sobie takie formacje jak lekko piechota już nie bardzo mają coś do powiedzenia przy tej sile rażenia, jaką posiadają wojska. Natomiast ja chciałem jeszcze jedno powiedzieć, że szkolenia, które my prowadzimy, to nie jest tylko przygotowanie do wojny. To jest również przygotowanie młodzieży, powiedziałbym, na najgorsze sytuacje, jakie mogą w życiu spotkać. Na sytuacje kryzysowe, sytuacje klęsk żywiołowych, powodzi, pożarów, skażeń chemicznych. Po prostu to społeczeństwo musi się tego nauczyć, jak w sytuacjach podbramkowych, jak reagować, jak się zachowywać, musi poznać swój teren. Obrona terytorialna też przecież nie będzie działała tylko
warunkach, nie daj Boże, żeby musiała działać w warunkach wojennych, ale również tak jak myśmy wielokrotnie podczas różnych powodzi pomagali. Ostatnie szkolenie z żandarmami z Wojska Mazowieckiego strzelcy odbędą na początku grudnia. Ćwiczenia zakończą się egzaminem. Podobne zajęcia dla organizacji proobronnych są organizowane w jednostkach w całym kraju. Teraz zapraszam do wysłuchania wiadomości, a po serwisie druga część Kafe Armii. Tym razem będzie w Lublińcu, gdzie zaczął działać ośrodek szkolenia wojsk specjalnych oraz pierwszy o przyjęcie na kurs mogą się starać cywile. Informacje dnia w skrócie. 10.30, Piotr Topuliński. Za dwa lata w Warszawie zostanie otwarte Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. W Świątyni Opatrzności Bożej wierni zwiedzali pierwsze ekspozycje. Piotr Strasz, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. Będzie to muzeum narracyjne, muzeum, gdzie obok tych ważnych, flagowych naszych eksponatów będziemy prezentowali materiały multimedialne, zarówno filmy, dźwięki, również będzie tutaj sporo rekonstrukcji różnych miejsc związanych z historią, z biografiami naszych patronów. Rozpoczynamy zwiedzanie strefy, która przypomina wydarzenie z 2 czerwca 1979 roku, czyli mszy Jana Pawła II na Placu Zwycięstwa. Wszystko jest w czasie budowy, z tym ciekawe, jak to będzie po zakończeniu, za dwa lata. W muzeum będzie można zobaczyć wiele dokumentów i oryginalnych pamiątek związanych z papieżem Polakiem i prymasem tysiące. W Stanach Zjednoczonych kolejne protesty przeciwko wyborowi Donalda Trumpa na prezydenta tego kraju. Duże manifestacje odbyły się m.in. w Nowym Jorku, Miami, Filadelfii, Los Angeles i Atlancie. Protestujący wyrażali sprzeciw głównie wobec kontrowersyjnej antyimigranckiej i antymuzułmańskiej retoryki Donalda Trumpa. W większości przypadków protesty przebiegły pokojowo. Jedynie w Portland, w stanie Oregon, doszło do starcia z policją, które przybrały formę zamieszania. Ograniczona widoczność, opady śniegu i trudne warunki na szlakach FSP-dach. GOPR odradza wycieczki, informuje Tomasz Górny, ratownik dyżurny Beskidzkiej Grupy GOPR-u w Szczyrku. Wyższy partia pokrywa dniewną z 8 cm, świeżego śniegu na dole już 2 cm. Widoczność, no niestety, bardzo ograniczona, nawet do 50 metrów, także warunki na szlakach można powiedzieć, są trudne.